To przejście w ciągu dnia nie sprawia większych problemów uczestnikom ruchu. Gorzej jest, kiedy zrobi się ciemno. Wówczas dostrzec pieszego jest zdecydowanie trudniej i takich miejsc na Krajowej 12 jest sporo. Wkrótce jednak sytuacja się poprawi, bo GDDKiA planuje poważną inwestycję. Ogłosiliśmy przetarg na doświetlenie 90 przejść dla pieszych. To są zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i będą realizowane na ponad 70-kilometrowym odcinku drogi krajowej nr 12, która przebiega od granicy z województwem lubuskim aż do granicy z Wielkopolską. Sporo przejść dla pieszych będzie doświetlonych w samym Głogowie, gdzie szczególnie w ostatnich miesiącach dochodziło do potrąceń. Dzięki doświetleniu kierowcy będą mogli lepiej dostrzec pieszych i tak zwiększy się bezpieczeństwo. Zadania będą realizowane w systemie projektu i buduj, a to oznacza, że w pierwszej kolejności zostanie wykonana dokumentacja projektowa, a następnie dopiero będą prowadzone prace w terenie. Oprócz budowy oświetlenia na przejściach dla pieszych będą także ułożone specjalne płytki fakturowane, które są dedykowane dla osób niedowidzących i niewidomych. GDDKiA jest aktualnie na etapie wyboru wykonawcy, który będzie realizował zadanie w 2023 roku.